Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Na dworze ciemno. Chciałoby się rzec na polu, bo ja jestem z Krakowa, ja wychodzę na pole, ale okej, wiem, że większość Polski wychodzi na dwór, lubi być dworzaniniami. Jak się to mówi? Dworzaniniami? Dworzanami? Nie wiem. To jest nieistotne, ale mieliście okazję posłuchać piosenki Mirka z kanału Music and Cookie. Już nie pierwszy raz, ja się cieszę, że z Mirkiem gdzieś tam współpracujemy po prostu i mam okazję cytować jego piosenki. Utwory, wykonania. Mirek nie śpiewa, ale gra pięknie na akordeonie, dlatego cieszę się, że udostępnia mi takie nagrania i ja mogę je udostępniać gdzieś na początku filmu dla was. Pisaliście mi gdzieś tam też o piosenkach z Rumunią związanych, rumuńskie piosenki. Z tym już jest trochę gorzej, ponieważ są gdzieś prawa autorskie. Ja mam natomiast prawa autorskie do wykonów Mirka, tak? Dlatego dziękuję Mirek z mojej strony za udostępnienie tego nagrania. Możecie go wesprzeć subskrypcją, lajkiem i tego rodzaju duperelkami na jego kanale. Macie link pod, po prostu pod tym filmem. A w dzisiejszym odcinku co? Chciałem się skupić trochę na temacie Rumunii, ponieważ nie robiłem w zeszłym tygodniu odcinka z cyklu Kilka minut o Rumunii. Wynikało to z tego, że były inne tematy, gdzieś tam się powielały, były rozpowszechniane przeze mnie, ale również z tego, że nie bardzo wiedziałem, co mam zrobić. Jaki film związany z Rumunią? Wiecie, ja nie chcę robić czegoś na siłę i odpierdzielać takiej maniany. Dlatego, jak już coś robić, to zrobić po prostu, żeby to miało ręce i nogi, tak, żeby było też ciekawie. No i dzisiaj znalazłem taki temat, który uważam, że jest trochę pesymistyczny, trochę smutny, z racji tego, że będę się wypowiadał na temat demografii w Rumunii i odnosił się do pewnego artykułu. No i co? Po prostu Rumunów jest coraz mniej. Wyjeżdżają z każdym rokiem. Ale o tym za chwilę w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was na dzisiejszy film. Dzisiejszy artykuł jest zatytułowany Rumunia w dekadę straciła 1 100 000 mieszkańców. To demograficzny powrót do początku lat 60. XX wieku. Ten artykuł ukazał się na forsal.pl. A dlaczego to jest forsal.pl, jak oni mają tutaj ukraińską flagę? Dlaczego? To nie wiem. To jest ukraiński czy polski forsal? Dobra, zostawmy forsal, nie będę się nad nim po prostu pastwił w tym filmie, ale przeczytajmy po prostu. Trochę będziecie tutaj widzieli też na ekranie, tak? Porobię screeny z tego artykułu, żebyście mogli czytać razem ze mną. No i będę na bieżąco się odnosił do tego, co właśnie tam zostało powiedziane, napisane i tak dalej. Pomiędzy 2011 a 2021 rokiem liczba mieszkańców Rumunii zmniejszyła się o ponad 1 100 000. Wynika z raportu opublikowanego w piątek przez Narodowy Instytut Statystyczny INS, w skrócie w Bukareszcie, na podstawie przeprowadzonego w 2021 roku spisu powszechnego. I tu jest też ciekawa informacja, bo czy to nie był ten sam rok, kiedy był przeprowadzany spis powszechny w Polsce? Dlaczego akurat było to zarówno przeprowadzane w Rumunii, zarówno było przeprowadzane w Polsce? No, tu się po prostu można nad tym troszkę zastanowić, czemu w obydwu krajach po prostu było to dokonywane, tak? Jeśli chodzi o sprawdzanie akurat ilu obywateli jest, czy to w Rumunii, czy w Polsce, ale dobrze, każdy może mieć po prostu jakieś swoje zdanie w tej kwestii. Może temu przyjrzymy się kiedyś indziej. Na razie czytajmy dalej. W 2021 roku na terenie Rumunii mieszkało 19 milionów osób, z czego 51,5% populacji stanowiły kobiety, 52,2% Rumunów mieszkało w miastach, podała rządowa agencja statystyczna. Czyli z tych wynika tutaj po prostu,
danych, że jest więcej kobiet, tak? No bo jest 50,5% populacji stanowiły kobiety. Większość pań, większość Rumunki. Niektórzy mi gdzieś pisali, że chcieliby poznać jakąś Rumunkę, że Rumunki im się podobają. No to jest ich więcej. Jest ich więcej, jak widać, ponad 51,5%, tak? To są panie. Przynajmniej tyle ich było wtedy w 2021 roku. Natrafiłem na ten artykuł przypadkowo i właśnie chciałem się podzielić tymi danymi, tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Także jak ktoś jest zainteresowany, no to trzeba się przeprowadzić do Rumunii. Już robiłem też filmy w tej kwestii, w tym temacie, co trzeba zrobić, żeby się osiedlić tutaj w kraju, jakie spełnić tam rzeczy, wymagania i tak dalej. Ten film już był dosyć dawno. Jak sobie nie zapomnę, to zostawię link też do tego filmu. Więc jeżeli ktoś chce poznać piękną Rumunkę, to zapraszam. Zapraszam do Rumunii. I wtedy może akurat komuś się uda poznać. W efekcie szybkiego spadku liczba ludności Rumunii odpowiada poziomowi z początku lat 60. XX wieku. No czyli jest to naprawdę, taka bym powiedział, niedobra informacja. Według socjologów zmniejszanie się populacji Rumunii jest nie tylko efektem kryzysu demograficznego w tym kraju, ale również nasilonej w ostatnich latach emigracji głównie do państw Europy Zachodniej i Południowej. Odnosząc się do tej kwestii, to trzeba powiedzieć, że właśnie dużo Rumunów powyjeżdżało, zwłaszcza na Wyspy Brytyjskie. United Kingdom jest po prostu podbite przez Rumunów, jest ich tam najwięcej, moim zdaniem najwięcej. I wynika to gdzieś tam z opowieści, jakie słyszałem też od wielu osób, które mieszkają w Anglii, od Polaków, którzy mieszkają na wyspach. Oni zawsze mówili, tam jest najwięcej Rumunów, poza Polakami oczywiście, i Litwinów też. Litwini też lubią wyjeżdżać na Wyspy Brytyjskie, ale Rumunów i Polaków jest tam po prostu zatrzęsienie, zatrzęsienie. Nawet rodzina Anny, tak, oni mieszkają w Birmingham, dwie kuzynki, tak, z dziećmi, z mężami. Oni już wyjechali dawno, zanim Rumunia weszła do Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o Unię, to jest od 2007 roku. Dołączyli razem z Bułgarią. No, dlatego to też był taki rok przełomowy, kiedy właśnie najwięcej ludzi chyba też stąd wyjeżdżało. Moje jest takie zdanie. Ja wiem, jak Polska dołączyła do Unii, 2004 rok, to momentalnie wyjechało po prostu mnóstwo ludzi, parę milionów w zasadzie, bo nikt nie widział perspektywy, nikt nie widział szansy na lepsze życie, jeśli chodzi o Polskę. Wtedy, ja pamiętam, jak było w 2004 roku, pamiętam dokładnie, no to to była przepaść pomiędzy tą Polską, która jest teraz, a to, co było wtedy, w tamtych latach, jeszcze 2001 do 2004, opowiadałem, jakie były problemy, żeby znaleźć pracę, jak i były niskie te płace, tak, pensje, jeśli chodzi o to, jak można było zarobić wtedy, w tamtych czasach. No było naprawdę ciężko, pracy też nie było zbyt wiele, a nawet jak już były jakieś po prostu oferty, to ludzie decydowali się na wyjazd, bo zdawali sobie sprawę, że no w Polsce, jak to się mówi, można się dorobić tylko i wyłącznie garba. Dlatego wiele osób wtedy zdecydowało się na wyjazd. I myślę, że rok 2007 był również takim rokiem przełomowym, jeśli chodzi o Rumunów, którzy właśnie wyjechali ze swojego pięknego kraju. I teraz kolejne statystyki. Dominującą narodowością w kraju pozostają jednak Rumuni, którzy stanowią 89,3% obywateli tego państwa. Kolejni są Węgrzy oraz Romowie mający odpowiednio 6,3%. Co trąbisz? Co trąbisz, chłopiec? Ja ci przeszkadzam. Nie ma tu chodnika, to jak mam jechać? Jak mam iść? Jak mam iść? To są właśnie kierowcy w Rumunii. To są kierowcy w Rumunii. Zero kultury, zero ogłady. Mam nadzieję, że po prostu wyjadę z tego Bukaresztu, bo Bukareszt jest najgorszy, jeśli chodzi o kierowców. Już najgorszy. Bo tutaj jest siedlisko zła, jeśli chodzi o Bukareszt i o kierowców. Autorzy raportu odnotowali, że w ciągu ostatniej dekady wśród
42 okręgów kraju spadek populacji nie nastąpił jedynie w 3 z nich. I teraz uwaga, Ilfow, Suczawa oraz Bistrita na Sałód. Nie wiem, jak to się wymawia, szczerze mówiąc. Bistrita, Bistrica. Brzmi jak po słowacku. I uwaga, właśnie Ilfow. Ilfow, z którego nadaję, gdzie chodzę, gdzie nagrywam filmy. Z czego to wynika? Z czego to wynika? To wynika z tego, że tutaj wielu Rumunów się przeprowadza na obrzeże miasta. Z racji tego, że mieszkania są tutaj tańsze, jeśli chodzi o wynajem, mieszkania są tańsze, jeśli chodzi o sprzedaż. I tak jak widzicie, tu jest blok na bloku, dom na domie, totalny nieład architektoniczny. I to jest taka okolica właśnie, w jakiej my teraz mieszkamy. Mieszkamy póki co. Wielokrotnie też powtarzałem, że dążymy do tego, żeby się stąd przeprowadzić i myślę, że taki dzień nadejdzie. Nadejdzie, tylko jest po prostu kwestią czasu. I obrócę troszkę kamerę, żeby wam faktycznie pokazać, jak te osiedla też tutaj wyglądają. Myślę, że to będzie też tak fajnie, tak w trakcie takiego trochę spacerowego vloga. Jak widzicie, blok po jednej stronie, tu jakiś taki wielki dom, bo raczej blokiem to nie można nazwać. No i przejdę się też tą okolicą, żebyście mogli zobaczyć kolejne osiedla. Tam ktoś sobie stał przy furtce. Śmieciarze w ogóle teraz jeżdżą, zabierają śmieci, także przed chwilą tam była śmieciarka, ale nie nagrywałem na tamtej ulicy, ponieważ było bardzo głośno i robili dużo hałasu. Tak to wygląda okolica. Możecie po prostu wyrobić sobie jakąś opinię, tak, na temat tego, jak to miejsce wygląda. Moim zdaniem jest ono naprawdę bardzo gdzieś zabetonowane. Nie ma żadnej zieleni, jeśli chodzi o Ilfow. Nie ma tutaj zieleni. Są wszędzie tylko ulice. Widzicie, jakie są chodniki, także nie ma chodnika praktycznie rzecz biorąc. No tu jest kawałek czegoś pseudo takiego chodnika, można tędy troszkę przejść, żeby mi auto nie rozjechało i żeby kolejny kierowca na mnie nie trąbił. Tam po prawej stronie buduje się właśnie jakiś taki dom, taki budują. No i tutaj właśnie, tak jak widzicie, domki jakieś po prawej stronie, po lewej stronie i tam gdzieś daleko na wprost z kolei są bloki, także no tak to wygląda, tak wygląda Ilfow. Demografia tego miejsca wygląda tak, że wielu ludzi się tutaj przeprowadziło na obrzeże. Przeprowadziło się i nie wynika to z tego, że jest tu jakiś większy przyrost naturalny, czy tego typu rzeczy, czy zasiłki, benefity 500+, 600+, jakieś inne. Nie, ludzie tutaj przeprowadzili się i ten okręg właśnie Ilfow, w którym ja mieszkam, nie jest narażony na taką demografię, która byłaby ujemna. Nie jest. Tylko i wyłącznie z takich powodów, o których mówię w tym filmie, ale generalnie, no nie chcę, żeby ten odcinek też był długi, to trzeba powiedzieć, że Rumuni niestety widzą, co się dzieje też u nich w kraju i mimo to, tak jak powiedziałem wielokrotnie, gdzieś tam wypowiadałem się w różnych kwestiach, że oni no za bardzo nie są zainteresowani tym, żeby zmieniać jakąś rzeczywistość, która tutaj ich otacza, żeby spróbować coś zaradzić temu, że są wysokie ceny. O, gość wjechał na butelkę jakąś szklaną, rozjechał. Dobrze, że to nie było gdzieś koło mnie, bo by, jakby takie szkło odprysło, to mogłoby się to źle skończyć. Mogłoby się to źle skończyć. Pokażę wam, zresztą obrócę kamerę, bo i tak zgubiłem myśl. Żeby nie było, że Rafałek chodzi i opowiada głupoty. No proszę, tutaj jakiś słoik czy butelka. No, przejechał samochodem tędy kierowca i rozjechał. A tam po drugiej stronie jakiś obiekt na sprzedaż. Devanzare, to znaczy na sprzedaż. Tak, i chciałem właśnie dokończyć moją myśl. Chodzi o to, że Rumuni bardziej są zdecydowani na to, żeby wyjechać z tego kraju, że oni się tam nie będą wysilać, nie będą, że tak powiem, chodzić na jakieś tam protesty czy tego typu rzeczy. Oni po prostu widzą szansę w tym, żeby wyjechać. I szczerze mówiąc, ja im się też trochę nie dziwię. Nie dziwię im się, bo
Okej, ja sam mieszkam za granicą, ktoś mi powie, ale ja nie przyjechałem tutaj ze względów zarobkowych, tak? I jakbym miał wybierać kraj, żeby jechać gdzieś zarobić, to na pewno nie byłaby to Rumunia, byłby to inny kraj. Czy ta śmieciarka musi robić taki hałas? Byłoby to na pewno inne miejsce, jakbym miał jechać zarobkowo. Nie byłaby to Rumunia, no ale wyszło jak wyszło, tak? Poznałem moją mamę i zdecydowałem się przeprowadzić właśnie do tego kraju. Zanim ktoś mi napisze jakieś rzeczy i tak jak miałem jakieś gdzieś tam komentarze pod którymś z filmów, żebym się nie wypowiadał na ten temat, co się dzieje w Polsce, bo w Polsce nie mieszkam. Mogę się wypowiadać, uważam, że nawet powinienem i to jest gdzieś takie trochę przykre ze strony osób, które myślą, że jak ktoś nie mieszka w Polsce, to nie ma żadnego prawa do swojego zdania czy do jakiejś wypowiedzi. Tak samo jak Rumuni, którzy nie mieszkają tutaj w tym kraju, to uważam, że powinni wypowiadać się, a dlaczego nie? Niech się wypowiadają, niech po prostu mają swoje zdanie, pochodzą stąd, tu się urodzili, to niech mają swobodę tego, żeby mogli powiedzieć to, co sądzą właśnie o swoim kraju. Tutaj, zobaczcie, za mną jest taki dom. Obrócę się troszkę. Słychać piejące kury, widzicie? Ilfow. Nie wiem, nie widać tych kur, bo są za ogrodzeniem. Zresztą obrócę kamerę. Ogrodzenie takie, że aż strach, po prostu takie metalowe. O, ale słychać. Słychać jak pieją, także takie uroki. Takie uroki Wilfow, takie rzeczy się tutaj dzieją. Niby przedmieście Bukaresztu, a można się poczuć trochę też jak na wsi. Wręcz ujadają te kurczaki jak psy, które tam gdzieś filmowałem, chodząc innymi uliczkami. Także to byłoby chyba wszystko w tym filmie, bo tutaj nie ma co więcej się rozwodzić nad tym, dyskutować. Tak jak powiedziałem, przeczytałem gdzieś te statystyki. To jest zatrważające, że tyle ludzi po prostu stąd wyjechało, tak dużo. To jest naprawdę duża liczba. 1 100 000 ludzi w 10 lat to jest 110 tysięcy ludzi rocznie. 110 tysięcy ludzi rocznie. To jest naprawdę ogromna liczba. To jest wielkie miasto. To jest takie jedno wielkie miasto, które gdzieś tam opuszcza ten kraj. To są liczby zatrważające, naprawdę. Ja się spodziewałem, że jest ich mniej. Rumunów, którzy stąd wyjeżdżają. Znalazłem gdzieś takie statystyki, że było 25 tysięcy Rumunów rocznie, którzy opuszczali kraj, ale jak widać, ktoś to gdzieś lepiej policzył, zrobiono spis powszechny i wyszło. Wyszło, że jest po prostu więcej. Jest więcej, o wiele więcej. 4 razy więcej, 5 razy więcej prawie, że bo 110 tysięcy ludzi rocznie. To jest naprawdę jedno wielkie jakieś, może nie bardzo wielkie, ale jedno duże miasto. No i co? No i przykro. Przykro, ponieważ no niestety nic się nie zmienia tak, żeby tych ludzi tutaj zatrzymać. Ja im się nie dziwię, to jak mówię, każdy szuka lepszego życia, każdy szuka lepszych możliwości, więc jest jak jest. Uważam, że to był taki temat, który chciałem gdzieś też poruszyć, natrafiając na ten artykuł i poza tym, żebyście też wiedzieli, jaka jest rzeczywistość, jeśli chodzi o Rumunię, jakie są realia, że to wszystko też nie jest takie gdzieś kolorowe. Puszczam je kierowcę, przemknę. Robiłem też film, w którym wypowiadałem się, dlaczego Rumunia jest biedna. Możecie sobie gdzieś też odszukać na kanale taki odcinek. No i to gdzieś wszystko się przekłada. Przekłada się właśnie na to, że ludzie stąd wyjeżdżają. Dobra, słuchajcie, drodzy widzowie, będę kończył ten odcinek z cyklu Kilka minut o Rumunii. Jest ich oczywiście więcej jak kilka, ale mam nadzieję, że temat był warty poruszenia i was zaciekawił. Tyle z mojej strony. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapki w górę. No i zachęcam was do subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach. Może warto jeszcze coś nagrać troszkę w ten pochmurny poranek. Kawałek drogi, jak wracam do domu. Zobaczcie, jak to wygląda osiedle. Tutaj niestety nie wybudowali drogi. Wygląda to tak, jak wygląda. Takie, no widać, kałuże, błoto wszędzie. Idzie się po prostu naokoło, trzeba omijać wszystko. No i niestety
Tak jest, tak jest. Tam chyba podejdę troszkę bliżej, bo sobie koczyłem jakieś psy. I popatrzcie, jeszcze biedny pieseł sobie tutaj leży, odpoczywa. Już kiedyś chyba go tutaj widziałem i no co mogę powiedzieć. Co jest, piesku? Co jest, piesku? Co ty tak leżysz? Biedny na kartonie, bo ci jest zimno, co? Biedny, pewnie nikt cię nie nakarmił, głodny jesteś. Muszę kupić jeszcze jakieś jedzenie dla psa, bo ja zawsze gdzieś dokarmiają koty, a tutaj widzę, że są też psy i chyba też są głodne. Drugi też pies. Ostatnio też było w ogóle takie zdarzenie, że pewna kobieta biegała sobie w parku i pogryzły ją psy. Właśnie jakieś bezdomne. I to jest gdzieś kolejny przykry temat związany z Rumunią. Tych psów bezdomnych było o wiele więcej już dawno temu. No ale widzę, że problem zaczyna powracać. I tak jak ja przyjeżdżałem wtedy do Rumunii, byłem w Bukareszcie na początku, te 4 lata temu, ponad 4 lata temu, to tych psów nie było tak dużo bezdomnych. Nie było ich wcale. A teraz widzę, że coraz więcej się gdzieś tam pojawiają. Także to jest taki przykry aspekt. No i co mogę powiedzieć? Tyle. Słuchajcie, kończę ten dzisiejszy odcinek. No i żegnam się z wami. Do zobaczenia i zapraszam na moje kolejne filmy.